Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, przed nami kolejny odcinek Wiedźmina. Muszę zdobyć grot włóczni, miecz i sztandar. Jeden przedmiot już mam, ale zostały jeszcze inne. Dobra. Mam nadzieję, że to tędy się idzie. Zaraz zobaczymy. O! No i co? No niby jestem blisko. W prawo trzeba odbić. Nie wiem, o co chodzi. Tu gdzieś? Potrzebujesz klucza. Nie, tutaj to ja byłem. To nie jest żadne przejście, tylko... O, jak w skrzynkach nic nie ma, to byłem. Jak tam się dostać? Zaraz. Tutaj jest... Jak tu się dostać? Czyżby tędy? Wygląda na to, że jakoś tędy jednak. Chłopaki. Nie wiem, jakoś tutaj. Tylko, że tu nie można zejść. No dobra. Kurczę, to jest właśnie problem tej gry, że jak się w trójkę już gra, się człowiek przyzwyczaił, że wszędzie można zejść. Według wszelkich znaków, czy ja idę dobrze? No dobrze, oczywiście, że dobrze. Uwaga. Jest! Tu sobie popatrzymy. Nic tu ciekawego nie ma. Tu jakaś chatka. Czy tu można wejść? Można. Potrzebujesz klucza. Ale na szczęście tu chyba nie potrzebuję. Albo mam. Mam klucz. Dobra. Kotka bym poprosił. Gdzie moje cudowne napitki? O, kurde, już. Za dużo w trójkę, ja kromole, za dużo w trójkę. Picie eliksirów. Kot. Zaraza.
No dawaj. O. Jest tutaj. To za dużo waży. Tam są gostki. Dobra, to pójdziemy tam. A mapka co nam mówi? Że co? Że tu? Dobra, pójdziemy tu, zobaczymy, o co chodzi. Nie ten znak. Nie rób. One są takie cienkie. A, cieniutkie są. Sporo zostawiają tych rzeczy. Nie, bez kitu, jak się tyle w trójkę gra, to tak teraz dziwnie. Ten ile zostawił? Przejście dalej. No dobra, pójdziemy. Zapomniałem, że... Zapomniałem, że tutaj ten igni to jest takie... Powiedziałbym... W jednego gościa tylko igniwali. Ale naprawdę dużo zostawiają tych rzeczy. Kurczę. Oczy Nekera, serce, szpony, dratwa. No, ruda żelaza wszędzie.
kurka, zapomniałem, że gościu wybucha. Na drugą nóżkę. Tutaj. Kurka wodna. Czyli, że można tu. No można. O kurka, jest jakiś gościu. Zapiszę. Co to jest za gościu? Niemożliwe w tym miejscu, a w tym? Niemożliwe też? A, bo ci są. Kurka. Dobra, bez eliksirów spróbuję. Zobaczymy, czy się uda. Nigdy się nie nauczą. Taki kurka brzydal był to. Mózg, karczeba, kawałek pancerza, szpony. Klucz z katakumb. Proszę bardzo. Może będzie pasował do któryś tych. O kurka! Będzie jazda bez trzymanki zaraz. Jak tu się blokowało? Ja już zapomniałem. E chyba, tak. E, a później... No dobra. Siemanko, chłopaki. Zoltan, miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Geralt. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać, a ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Aha. Potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Vergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się. Wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu? Tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Vergeńczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. Dziękuję i powodzenia. Bywaj, Zoltan.
Nie daj się zabić. Ty też, stary pryku. Do zobaczenia kiedyś. Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Geralt chce się spotkać z Jorvetem. Ma do niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we Flotsam, Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma Skalen. Młody Burdon to hazardzista, nałogowiec i najlepszy szuler w Vergen. To z nim powinieneś rozmawiać. Jorvet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie. Wróć na powierzchnię. Dobra, powodzenie. Mam symbol nienawiści. I teraz ten gościu, który wygrał w kart, trzeba będzie go ograć, coś czuję. Daj jej swój miecz, a z jakiej paki? Mam jakiś klucz, to teraz szukać, gdzie ten klucz będzie pasował. Skalen tutaj jest, więc trzeba wrócić. Stary kamieniołom. Można tu zejść? Nie można. Może być coś ciekawego. Jak tu zejść? O! Proszę. Nie można tu zejść, ale jaja. Ale spróbujmy jakoś tam. Tutaj co jest? Ogólnie to godzina jest zła. Ja tu chcę oglądać fajną graficzkę, a to oznacza medytacja. No i od razu wszystko lepiej wygląda. Pójdziemy zobaczyć do tej chatki. Mam zagrać ze Skalenem ogrod. Mam nadzieję, że kilka prób będzie. Kury. Czyli ktoś mieszka. O, jest jakiś bubek. Magia lub niebezpieczeństwo. Tam tych ptakulców dużo. Jeszcze się muzyczka włączyła. Nie można zapisać gry w tym momencie? No jak to? Dobra, pogadam z tym gościem. Może... Wiedźmin, miałbym robotę. Nie wiem, czemu ta muzyczka się włączyła nagle. A, leci coś. O, i koniec. Też nie można zapisać. Mówiłeś coś o jakimś zleceniu. Istotnie, coś w sam raz dla ciebie. Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze płaci za różne ciekawostki związane z potworami. Jad krabopająków, serce nekerów? Da się zrobić. Pióra harpi. Rozumiem. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem. Takie zamówienie już. Zainteresowany?
O jakiej sumie rozmawiamy? Może umówmy się tak, że przyniesiesz mi pęczek ładnych piór na próbę, ja ci zapłacę, a jak będziesz zadowolony, to pogadamy. Pęk mu nie wystarczy? Później będziesz chciał jeszcze więcej? Raczej tak. To co? Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. No jak to ważniejsze sprawy? Przecież ja mam już tych piór, kurka, mnóstwo. A kiedy droga wiedzie? Zbierz 12 piór harpi. To ja nie mam tylu? Gdzie to jest? Rzemiosło, tu to będzie oczy harpi. Pióra harpi, mam 10, aha. No to dobra, to zaraz upolujemy, będzie więcej. O! Proszę bardzo, siemanko. I koniec. No już 12 na pewno mam. No co śpisz? Co to za jaja jakieś? Ty! Kurde. Lecą następne. Dobra, może tam coś fajnego będzie, zrobię pacyfikację. Dlaczego ty nie możesz... Geralt jest przeciążony. O, w mordę jeża. Żuchwa Endragi to waży 9 kilo. Ruda żelaza. Wyrzucam wszystko. Dobra. Załatwiłem wszystkie, więc teraz mogę się chyba przespać.
Mam pióra. Świetnie, doskonała jakość. O to chodziło. Płacę za każdą sztukę. Przynieś jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie, ceny idą w górę. Jak bardzo? Jeśli zapłacisz o połowę więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpii. A niech ci będzie. Zapłacę więcej. 60? Nie wiem, czy chce mi się tłuc 60 harpii. Albo może inaczej, nie chce mi się. Ale wypadałoby zobaczyć, co tam jest na dole. Więcej was matka nie miała. Nie no, 60, tak to dupa. Nigdy się nie nauczą. Dobra, kolejne do kolekcji. Dobra, 30 minut minęło, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. W przyszłym oczywiście zobaczymy, co tam jest na dole. Mam nadzieję, że nie dużo drogi zostało. Okej, to tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.